Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po polskiej dzielnicy w Chicago. Właśnie zbliżamy się do Belmont i Milwaukee, serce Jackowa, polskiej wspólnoty mieszkaniowej w Chicago. Ponad miesiąc czasu minął już od mojej ostatniej relacji wideo z tego miejsca. Obiecałem wam, że jeszcze tutaj wrócę, tak więc jestem. Przejedziemy się troszeczkę po tym miejscu. Zatrzymam się również koło restauracji Czerwone Jabłuszko, zaparkuję tam samochód i troszeczkę przejdę się po okolicy, żebyście zobaczyli, jak wygląda Jackowo oczami Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Po mojej lewej stronie przed chwileczką widzieliście stację benzynową Shell. Na tej stacji w latach 80., 90. można było bardzo łatwo znaleźć pracę. Po prostu podjeżdżało się samochodem albo na piechotkę się przechodziło. 15-20 minut i zawsze jakiś Amerykanin podjechał i zabrał nas do pomocy. Czy to przy budowie, czy to przy sprzątaniu lub przy jakichś innych pracach. W każdym razie większość Polonii, o ile nie cała Polonia mieszkająca w Chicago, mieszkająca na Jackowie, właśnie tam szukała pracy. Jadę teraz do kościoła Świętego Jacka. Zobaczymy, co słychać u proboszcza. Mam nadzieję, że trafię. Dawno tam nie byłem. Zobaczymy, co się dzieje z tej strony. Okej. Chyba skręciłem sobie w złą uliczkę, ale będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda słynny Polish Neighborhood. Coraz więcej tutaj jest Meksykanów i Puerto Rico, tak jak wspomniałem. Więc przypuszczam, że zobaczycie tutaj na ulicach więcej hiszpańskojęzycznych przechodniów. Te flagi polskie, które przed chwileczką widzieliście, to takie pozostałości po 3 maja, bardzo hucznie obchodzone przez amerykańską Polonię. A tak wyglądają drogi w Chicago, drogi osiedlowe. Po lewej, po prawej stronie samochody. Przeważnie są to drogi jednokierunkowe. Co chwileczkę mamy leżącego policjanta na ulicy, aby nie przekraczać prędkości. I tak się mieszka na Jackowie. Kościół, o już widzę, teraz po lewej stronie tam mignęła mi wieża kościoła, także przemieszczam się w tamtym kierunku. Dobra, wykręciłem, wjeżdżam teraz pod kościół Świętego Jacka. O, nawet nie wiedziałem, że mamy tutaj remont wieży. Nawet asfalt jest zdarty z drogi, dlatego prawdopodobnie będzie troszeczkę trzęsło. Ale cóż, no, zobaczcie, to jest słynny kościół Świętego Jacka w Chicago. Zaraz zaparkujemy tutaj w okolicy i może nam się uda nawet wejść na chwileczkę do kościoła. Jeżeli nie wejdziemy, to... O, jedna rzecz szybciutka. Tutaj mieszka ksiądz proboszcz. Taki dosyć ciekawy domek. Tutaj jest polska szkoła. No niestety wszystko... No nie, będzie można wejść na park. Myślałem, że jest zamknięte. Polska szkoła i zaparkujemy sobie tutaj samochód. I wyskoczymy na chwileczkę. Podejdziemy szybciutko pod kościół. Ciekawe, czy będzie można wejść. To są słynne drzwi. No niestety, kościół zamknięty, ale dla zainteresowanych zrobimy szybko panoramę. Wszystko przygotowane jak należy. Po prawej stronie mamy dom pogrzebowy. O, to był kiedyś dom pogrzebowy. Już widzę, że chłopaki się nim zajęły. Możecie, jeżeli znacie osobiście księdza proboszcza, możecie mu teraz pomachać. I przejdziemy się troszeczkę w takim razie chodniczkiem. Zobaczymy po sąsiedzku, jak wyglądają polskie domy. Jestem święcie przekonany, że w tych okolicach mieszkają tylko i wyłącznie Polacy.
absolutnie czysto, trzeba przyznać. Tak wygląda standardowy domek polskiej dzielnicy. Albo siding, albo jest to wszystko takie obłożone cegłą, konstrukcja drewniana. Bardzo małe ogródki, bardzo małe odstępy pomiędzy domami. I tak się żyje w Stanach Zjednoczonych. No nic, w takim razie jadę dalej. Witamy tym razem z Chicago, z centrum polskiej dzielnicy, tak zwanego Jackowa. Ładna pogoda, zachęca do podróży, zachęca do przechadzki. Teraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Czy więcej będzie Meksyków dzisiaj i Puertorykanów na ulicach Jackowa czy Polaków? Przekonamy się sami. A więc ruszamy Jackowo. Proszę, jacy bardzo mili ludzie pozwalają nawet przejść niezgodnie z przepisami przez ulicę. Co tu mamy? Mamy polskie delikatesy. Oczywiście można tutaj wódeczkę kupić. Teraz zobaczymy, czy nam się uda wejść do środka. Potrzebna barmanka. Pierwsza zmiana. To my chyba podziękujemy w takim razie. Tak. Nie. Sama wódka i słodycze. Jak to się otwiera? Okay. Idziemy dalej. Na razie Polacy kontra Latynosi 0-0. Pomimo, że wszedłem do polskiego sklepu, było pusto, nikogo nie spotkałem. Mamy jakiś plac budowy. No tutaj chyba nic nie będzie. Była tutaj, widzę, o, restauracja Pasieka. Chyba to jest już nieczynne. Tak jak widzicie, nie wygląda to za ciekawie. Podobnie bardzo tak jak w poprzednim moim materiale. Troszeczkę biznesu pozamykanych. Chociaż powiem wam, że to lepiej zdecydowanie wygląda. To są informacje od policji miejskiej, że nie będzie można parkować w tych miejscu w określonych dniach. Andy's Delicatessy and Diego. Co tutaj mamy? Jakiś... Oj, bardzo, bardzo brzydko to wygląda. Sklep, który sprzedaje jakieś firanki, zasłony. Idziemy dalej. Czysto na ulicach. Proszę. Mamy pierwszego naszego polskiego obywatela. Polska-Meksyk 1-0. Świeże truskaweczki, prosto z Meksyku. A fryzjer. Krótkie strzyżenia, $5. Troszeczkę to ładniej wygląda niż w miejscu, w którym byłem ostatnio na skrzyżowaniu ulicy Belmont Central. Proszę bardzo, T-Mobile. Pusto. Jest w tym momencie bodajże 12:30. A na ulicach pusto. Proszę, jaka ładna staropolska restauracja. Polish American Cuisine. Będziemy mogli zaglądać przez okienko? No pusto. Nasi polscy kontraktorzy bodajże po 5 godzinie chyba zbierają się tutaj. Idziemy dalej. Polskie Centrum Medyczne. Oczywiście dalej przechodzimy przez ulicę w miejscu najmniej dozwolonych. Jest! 1-2 Meksyki. Polska-Meksyk 2-1. Męskie, damskie ubiory. Proszę wybaczyć. Jakie trendy są w Jackowie. Na Jackowie, w Jackowie. Ciężko mi powiedzieć, jak to się wymawia. O, już mamy dwóch Polaków. 3-2. Tutaj? 5-2. Nieźle. Polskie Centrum Medyczne. Nie chce mi się za bardzo tam dalej iść. Odbijamy w drugą stronę. Wracamy w stronę Zielonego Jabłuszka. O, oczywiście nie mogę przegapić. Oczywiście nie mogę przegapić polskiego sklepu w Chicago. Jakie trendy? O, walizeczki w kolorze khaki.
materace. Wodoodporne, mięciutkie, prawie jak z najlepszych firm światowych. Proszę. Jak profesjonalnie zrobiona reklama. Mattress Warehouse Outlet. Jakaś nowa technika druku offsetowego. Ma najbardziej polskie znane biuro turystyczne Polamer. Można dzięki nim wysłać paczki do Polski, można pojeździć sobie po Stanach Zjednoczonych, można sobie pojeździć po Europie i wysłać, co jest ostatnio popularne w dobie kryzysu, mienie przesiedlęcie do Polski. Paczki, lotnicze miejsca, w Polsce samochody, mienie przesiedlęcie. A 31 maja będzie tutaj Sztuka Kochania w wykonaniu Polskiego Teatru z Warszawy, o ile się nie mylę. O, 48 centów, paczka do Polski. A to już chyba znane widoki każdemu Polakowi, czyli restauracja Czerwone Buszko. A tam w oddali widzimy już znak stacji benzynowej Shell. Potrzebna dziewczyna do pracy w sklepie. No, kto szuka pracy w Stanach Zjednoczonych, proszę bardzo. Możemy sobie tutaj przyjechać i z wejścia dostać pracę w sklepie. Witam na skrzyżowaniu ulicy Belmont i Milwaukee. Centrum polskiego Jackowa. Niegdyś kwitło tutaj polonijne życie, dziś kwitnie tutaj latynoskie życie. Zaraz po mojej prawej stronie, tutaj po mojej prawej stronie znajduje się słynna stacja benzynowa, na której w czasach dobrobytu w Stanach Zjednoczonych można było, osoby poszukujące pracy mogły sobie przyjść, poczekać pół godziny, zawsze podjechał jakiś kontraktor amerykański, który potrzebował taniej siły roboczej, można było się zapakować na samochód i pojechać do pracy. Godziwe stawki, godziwe wynagrodzenia, wszyscy byli zadowoleni. Przyszedł kryzys i czasy świetności się skończyły. Polski, troszeczkę chodników polskiej dzielnicy, troszeczkę krajobrazów. Wygląda to wszystko mało ciekawie. Jakiś nightclub, ale nie mam pojęcia, czy w ogóle ten nightclub jest czynny. Być może czynny. Teraz zobaczymy tutaj. Można sobie obalić wino w bramie, jeżeli ktoś potrzebuje. O, wejście obok, drzwi barowe. Co tutaj mamy? Też coś zamknięte. A, to słynna kafelura. O, tutaj Polacy nasi. Ola. Ola. Tak wygląda słynna polska restauracja, w czasach świetności której występował tutaj między innymi Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz oraz inne polskie gwiazdy. Tak to wygląda w 2013 roku. Wracam już powoli na przedmieścia Chicago, bo jeszcze w oddali jeszcze widać Copernicus Center. Wygląda to jak Zamek Królewski w Warszawie. Skręcam na autostradę. O, świetnie, mamy korek. Rewelacja, ale przy okazji chciałem Wam na sam koniec zaprezentować polonijną pieśń ludową z okolic Jackowa, czyli polsko-meksykańska przyjaźń. Akurat się skończyła, poczekamy na następną. Utwór dedykowany wszystkim Meksykanom, którzy mieszkają w polskiej dzielnicy Jackowo. Muertos.
Jeżeli komuś odpowiada taka muzyka, jest to radio 95.5 FM Chicago. No nic, to by było chyba na tyle. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia przy najbliższej okazji.